Hej, hej, witajcie w 7 dniu Vlogmas. Zobaczcie, co znalazłam. Lew. Nie chcę być złośliwa, ale widać, że lew sam pakował. O nie! Lew, miałeś mi nie kupować drogich prezentów. O nie, Lew. Ja wiem, co to jest, słuchajcie. Zobaczcie. Nie są piękne. Ja już się przymierzałam. O nie. O ja, ale się cieszę. Później wam się pokażę, jak się ogarnę. Ładnie one wyglądają. Kicia, nie ma pudełeczka, nie ma domku dla kota, tak? No nie ma, małe pudełeczko, nie zmieścisz się. Ale na papierze zawsze można posiedzieć, nie? Czas na kalendarze. Zobaczymy, co dzisiaj. O! Co dzisiaj mamy? No nie, no wszystko się tutaj wadzi. Słuchajcie, muszę te czekoladki w końcu otworzyć, bo dawno tych czekoladek z Pragi nie otwierałam. Co my tu mamy? Coś widzę z zieloną herbatą. Żel pod prysznic, to bardzo fajnie. To bardzo fajnie, bo żele pod prysznic się przydają bardzo. I dzisiaj już obiecałam sobie, że zrobię jakąś kąpiel z Laszem. Pytacie, dlaczego go nie otwieram? Po prostu będę go otwierać, jak będę używać, to będę po kolei jakieś... No cześć, siema. Siema, no. Też coś chcesz otworzyć? W ogóle tutaj leżał razem z tymi rzeczami pilniczek Tiny Bear, a już go znalazłam na podłodze, więc Kicia chyba... Wiecie, że Kicia lubi pilniczki. Ten akurat jest zapakowany, ale ona chyba rozumie, że to jest... do paznokci, czasami jakiś ukradnie i tak próbuje drapać. Nie wiem, może wie, że to zabawka, może jest takim mądrym kotem. Pan by nam nie uwierzył, że jesteś takim mądrym kotem. Dobra. Siódemka. No matko. To chyba to tak zrobię troszeczkę. Nieładnie, ale o. Glitter liner. Wiecie co, jestem rozczarowana tym kalendarzem. Bo takie, wiecie, w tym roku tandetne te rzeczy. Nawet... O. No nie moja bajka zdecydowanie. Ale co zrobić? I tutaj w kliniku, drogi kliniku, co ty tu masz? Siódemeczka. Kremik, proszę bardzo.
daj kremik. No rozrabiałam. Co to jest? Co to jest? All About Eyes. Też się przyda. Czyli już mam, zobaczcie, już mam pod oczy, mam na dzień. Mam do zmywania twarzy, krem do rąk. No, jest ok. Ten tusz na pewno przetestuję, bo jeszcze go nie miałam. No i tak, słuchajcie, idę się ogarniać, bo muszę wyłazić z domu. Jest okropna, znaczy bardzo ładna jest pogoda, tyle że pada śnieg, więc pewnie będą korki na mieście. Hej, hej, przychodzę do was na chwilę, zaraz będę się szykować. Jakieś te włosy mam dziwne, nieważne. Zaraz będę się malować, szykować i chciałam tylko na szybko, może nie na szybko, ale chciałam powiedzieć kilka słów z czymś, co mam zamiar już powiedzieć od dłuższego czasu i jakoś nie mogłam się nigdy zebrać. Otóż dostałam od was sporo wiadomości i sama też widziałam ten film. Zrobię może małe wprowadzenie dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Chodzi o kanał Kącik Hani. To był kanał pani z... jest nadal. Pani z Polski, która wyjechała do Australii i... no i pokazywała nam piękno, dzikość i jakby zabierała nas w podróż do Australii. Zabierała nas też w podróż, można było odbyć podróż w lata komunizmu w Polsce, jak to się, jak im się żyło, jak to się stało, że oni wyjechali. Bardzo wartościowy kanał, bo można było się bardzo wiele dowiedzieć. Też jeden z takich kanałów, który był nietknięty jakby takim nowym kanonem YouTube'a, że wszystko musi być takie piękne, wygładzone i w jakiejś określonej konwencji, tylko widać, że Hania nagrywała tak jak czuła od serca, w swoim stylu i to było takie szczere, autentyczne, prawdziwe, coś co mnie zawsze bardzo przyciąga i bardzo urzeka. No i Hania od 2 chyba czy 3 lat zmagała się z chorobą. No i ostatnio na kanale pojawił się filmik, chyba ostatni film na kanale Hani czy coś takiego, nie pamiętam. I powiem wam, że ja widziałam ten film, ale w niego nie kliknęłam, no bo ja też mam taką naturę, że jak mi jest źle, jak jestem chora, jak jestem smutna, nie wiem, jak z kimś się pokłócę, ktoś mi zrobi coś złego, to chcę być sama, po prostu potrzebuję być sama, nie lubię, wiecie co, ja nie jestem taką osobą, która w jakichś takich cięższych chwilach ma wokół siebie dużo osób, czy nie wiem, czy jak jestem chora, żeby ktoś, nie wiem, czy jak mnie coś boli, żeby mnie ktoś trzymał za rękę, nie, ja muszę być wtedy sama. I jakoś tak, wiecie co, no to jest ten kanał, nigdy nie poznałam tej pani, ale ja się związuję emocjonalnie, ja nie wiem, gdzieś tam myślę i mimo, że nie spotkałam nigdy tej osoby, to jeżeli, nie wiem, dzieje się coś dobrego, to się cieszę, a jeżeli dzieje się coś złego, to naprawdę to odczuwam tak jak, no może nie prawdziwy przyjaciel, ale jakby, no jest mi smutno, kiedy coś złego się dzieje i... No i dostałam też od was kilka maili właśnie, że... z wiadomościami, że no, że Hania odeszła. I przepraszam, ale nie odpisałam na żadnego tego maila, tak jak mówię, nie obejrzałam tego filmu, po prostu musiałam sobie gdzieś tam to wewnętrznie wszystko przetrawić, żeby gdzieś tam, nie wiem, dopiero usiąść i obejrzeć ten film. Obejrzałam ten film, jest bardzo wzruszający, bo to jest film nagrany przez... znaczy to są jakieś klipy, które ona nagrała jeszcze przed śmiercią, nie zdążyła ich wrzucić, a jej mąż podłożył voiceover i opowiada o tym, że właśnie, że Hania odeszła, jak odeszła, jak to się stało, że ten kanał był dla niej bardzo ważny i tak dalej. I dlaczego też długo o tym nie mówiłam na YouTubie, bo wiecie co mnie... nie mogę użyć innego słowa niż wkurwiło, to, że po prostu ten film jest piękny, jest mega wzruszający, opowiada o czyjejś śmierci, a tam są, słuchajcie, kciuki w dół i po prostu nie będę tego komentować, nie mam słów, po prostu nie wiem,
nie rozumiem, słuchajcie, naprawdę nie rozumiem, po prostu nie rozumiem. Wkurza mnie to i czuję po prostu złość i tak samo zresztą jak ostatnio oglądałam film, zresztą wam polecam ten kanał, no to jestem u Anity i nagrała film, gdzie opowiada, że jej kot umarł. I też miała kciuki w dół, więc po prostu nie wiem, jakoś wiecie co, właśnie tak jak wam mówię, kiedy coś mnie męczy, coś mnie boli, to ja po prostu nie chcę o tym mówić, nie chcę się dzielić z innymi ludźmi, tylko chcę być sama i jakoś i to odejście mnie przygnębiło i to, że weszłam tam i zobaczyłam te kciuki w dół, to jakoś tak powiem wam, że mnie nie wiem, dotknęło. Mnie osobiście to dotknęło. No i tak, i pewnie pisaliście do mnie, żeby się podzielić tym ze mną i nie wiem, no gdzieś tam oczekujecie, nie wiem, mojej reakcji, mojego komentarza, co jest naturalne, natomiast no wiecie, no śmierć jest nieodwracalna, nieodwołalna i jedyne, co wam mogę powiedzieć, to jest mi naprawdę szczerze bardzo, bardzo przykro. I jakoś to wewnętrznie przeżyłam. A co? My możemy, słuchajcie, tylko cieszyć się z tego, że żyjemy, że jesteśmy zdrowi, że mamy dach nad głową i takie sytuacje za każdym razem powinny sprawiać, że powinniśmy pomyśleć o tym, że nam jest dobrze, że my mamy naszą rodzinę, czy mamy bliskie osoby i być po prostu za to wdzięczni. I czasami się zatrzymać na chwilę, bo czasami gonimy za różnymi rzeczami, denerwujemy się, nie wiem, na swoją mamę, na swojego faceta, na, nie wiem, na koleżankę, a czasami może po prostu warto się zastanowić, że nie ma sensu, wiecie, drzeć kotów o jakieś pierdoły, bo czasami można pomyśleć o tym, że tej osoby mogłoby w ogóle nie być i że to by było dopiero straszne, tak? Bo czasami ja też tak mam, słuchajcie, ja się wkurzam na różne rzeczy, a jak się spojrzy na to w szerszej perspektywie, to po prostu człowiek zdaje sobie sprawę, że no to wiecie, no każdy ma jakieś spinki w życiu z ludźmi, ale trzeba pamiętać, że nic nie jest na zawsze, nic, słuchajcie, nic absolutnie nie jest na zawsze, ani rodzina, ani związki, ani pieniądze, ani nic nie jest na zawsze. Wszystko przychodzi i odchodzi i może być tak, że nasza sytuacja za chwilę będzie zupełnie inna. Trzeba o tym pamiętać, dlatego trzeba też wtedy, kiedy jest dobrze, cieszyć się z tego, korzystać też z tego, ale też być za to wdzięcznym i doceniać te chwile, bo no, życie idzie tak i może być bardzo różnie. No i tyle się chciałam z wami tym podzielić. Chciałam też wam powiedzieć właśnie a propos właśnie tych kciuków w dół pod tamtymi filmami, to też chciałam wam bardzo podziękować, bo nie spodziewałam się aż tak dobrego przyjęcia Vlogmas, tak pozytywnego, pełnego radości i naprawdę w tych komentarzach i nawet i po wyświetleniach i po wszystkim widać, że sprawia wam to ogromną radość, że pisaliście, że czekacie na ten vlogmas, na te vlogi, że cieszycie się z naszych podróży, że gdzieś tam, wiecie, no YouTube, tak jak właśnie ja oglądając kącik Hani, przenosiłam się do Australii, tak? I byłam za to wdzięczna, ja naprawdę byłam za to wdzięczna, że mogę oglądać jej oczami to, co ona mi pokazuje. I tak samo wy piszecie, że fajnie, że nagrywam te vlogi z Pragi, że nagrywałam vlogi z Berlina i z tego jest naprawdę taka szczera radość. Tak samo jak przeżywacie z nami filmy na Mieszkamy. Czy wam się podoba, czy wam się nie podoba, wiadomo, to jest wszystko kwestia gustu, nie każdy, nie wiem, lubi taki styl w mieszkaniu, nie każdy lubi takie ubrania, ale że się cieszycie naszą radością, że remont idzie już ku dobremu, ku końcowi, że nie ma jakichś tam strasznie jakichś, wiecie, obsów czy złych rzeczy i za to też jestem bardzo wdzięczna, naprawdę, za to też jestem bardzo wdzięczna i też mnie to mimo wszystko
podnosi na duchu, bo no właśnie tak jak mówię, jak weszłam wtedy pod ten filmik Hani, to powiem wam, że naprawdę czułam złość i po prostu czasami można stracić wiarę w ludzi. Oczywiście, że nie można wrzucać wszystkich do jednego worka, bo tak nie jest, no natomiast po prostu czasami są takie sytuacje, że wiecie, no aż ciężko to skomentować i obiecałam sobie, że nie będę tego komentować, bo zresztą nie ma sensu. Także, no takie moje małe przemyślenia, też sama chciałam o tym powiedzieć, tylko tak jak mówię, musiałam sobie to gdzieś wewnętrznie wszystko przetrawić. Także słuchajcie, no tyle, nie będę już nic więcej mówić, pomyślcie po prostu ciepło o mężu Hani, bo ja też wierzę, że gdzieś tam przesyłanie pozytywnej energii, myślenia o kimś też mimo wszystko daje jakieś, nie wiem, gdzieś te emocje w jakiś sposób, ja w to wierzę, że są przekazywane, a na pewno jest mu to potrzebne. I tyle. I bądźcie ze swoimi bliskimi, bądźcie dla nich dobrzy. I tyle. Już się wyłączam, nie będę więcej gadać. Jestem z powrotem. Wiem, że wcześniej był taki, wiecie co, smutna ta wstawka, bo vlogmasy powinny być takie teoretycznie radosne, ale wiecie co, ja robię prawdziwy YouTube i życie czasami nie jest mega wesołe i to nie tylko są, nie wiem, zakupy i radosne rzeczy i nie wiem co, i kalendarze adwentowe. Ja wiem, że na pewno ktoś mi powie, że a takie smęty, w ogóle po co to opowiadasz, ale ja po prostu mówię tak jak czuję i trudno i po prostu jeżeli komuś, nie wiem, zepsułam humor, to wybaczcie, ale tak po prostu czuję, więc a czasami też trzeba się podzielić, nie tylko wiecie, tymi super fajnymi rzeczami, bo potem ludzie też mają taki pogląd, że w ogóle, nie wiem, youtuberzy to są jacyś nadludzie, którzy, nie wiem, tylko mają, wiecie, super fajne dni i wszystko im. Chociaż ludzie tak myślą, że wszystko nam tak, wiecie, po prostu my tylko leżymy, nagrywamy filmiki, które się nagrywają tam w ogóle w 5 minut, to jest żadna robota i wszystko jest super piękne. I oczywiście tak, nie powiem, że mam złe życie, bo mam dobre, ale to nie jest wszystko tak idealnie, jak się wszystkim wydaje. Próbuję złapać Ubera. I widzę, że będzie problem. Jadę do galerii, co jest najgorszym pomysłem. Wiecie, że ja nie lubię... O! O, za ile ty będziesz? O, za 10 minut, dobra. Nie lubię chodzić po sklepach, a już w ogóle pójście dzisiaj, 6 grudnia w Mikołajki jest najgorszym pomysłem. Ale mam dla taty jeden prezent na Mikołajki, a mama zadzwoniła, że tata chciał koszulę, bo idą na ślub. I wiecie, jak to jest z tatami. Tatom ciężko kupić coś, żeby byli zadowoleni. I coś, żeby było takiego użytecznego, więc mówię, oho, to zapytaj taty, jaki ma dokładnie rozmiar, to mu kupię koszulę. No i właśnie dzisiaj jadę z misją, jeszcze wyciągnęłam Tomka, bo ja się kompletnie nie znam na tych takich koszulach do garnituru, jaką trzeba kupić, więc... I słuchajcie, psikam się moim filosikos. Chyba tak, ja bym to tak przeczytała. Po prostu... To jest czad. To jest naprawdę... Tak mi się podobają te perfumy, że w tych to już w ogóle będę się kąpać. Tak, i słuchajcie, założę sobie, wezmę sobie... pada śnieg, jest mega... mega zimno, ale mam ciepły sweter, a wiecie jak to jest, jak się chodzi po sklepach, to w tych galeriach jest ciepło. No i... Nie chcę się potem, wiecie, a nie chcę mi się nosić ciężkiej kurtki, więc wezmę sobie taki płaszczyk. Nie wiem, żeby z tego szalika chyba. Już za dużo szczęścia może. Jak to wszystko wygląda? O, i sobie broszkę też przypinam sobie na wieszaku i kompletnie nie. Nie w tym miejscu. Chyba bez szalika. No i wiecie co, nie lubię się grzać w takiej kurtce. No i myślę, że dzisiaj, chociaż wiecie, w sklepach z koszulami... Może nie będzie jakiejś... Nie, może tu ją będzie mi łatwiej przywieźć. Może nie będzie jakiejś... tragedii. Jeszcze bym może do Empiku weszła, ale to na pewno nie jest dobry pomysł.
Chociaż ja, wiecie, Tomek się ze mnie śmieje, bo ja chodzę po sklepach i chodzę z komórką i robię zdjęcia, a potem i tak zamawiam w internecie. Do Zary tak chodzę, że sobie skanuję kody. Co jest fajne, to dodaję do koszyka i potem zamawiam, bo nie chcę mi się ani przymierzyć, ani stać w tych kolejkach. No kolego, mam nadzieję, że cię dobrze zapięłam. W sensie, że nie, mi nie odpadniesz nigdzie. Włosy tak związałam, bo już mi się nie chciało. Dzisiaj z nimi nic. O! I jest mój Uber. Więc słuchajcie, rozłączam się. Czy on naprawdę już jest w trakcie przejazdu? Zmienili tą mapkę i nic nie rozumiem. Nie, za 7 minut będzie. Nic nie rozumiem. No nieważne. Czy ja tu kartę? Ostatnio się wybrałam na zakupy bez karty, pamiętacie? Najgorzej. No i jeszcze wiecie co, chciałabym dzisiaj ubrać tą choinkę, ale ani nie miałam czasu, bo robiłam dzisiaj papiery do księgowego, ani... O, dobra, słuchajcie, ja kończę. Lew mnie zabrał na mikołajkowy obiad. Tak jest. Dla Lwa jeszcze jeden prezent. Nie, ja też miałem wziąć. No nie. Chodź. Zobacz, jak ci się spodoba. Co to jest? Powiedz. O ja! A! Masz na imprezę świąteczną w tym roku. Nie! Zajebisty, co? Zajebisty! O nie! I to jest taka grumpy pizza trochę. Grumpy, no. I znaczy jest salami, to można uznać, że to jest pepperoni. Można, no. Znaczy Mary pizza. Jej! Fajny, co? No! Super! Dziękuję! Dobra, słuchajcie, już jest wieczór. Stwierdziliśmy, że zrobimy sobie kąpiel. I z misia coś tu podrzucam. Zobaczymy. Jak to z misia, to nie ma kulek? No to kulek, tylko chodzi mi o, że ten, bo tu są, patrz. Tylko podtrzymaj aparat, podtrzymaj misia. Mamy tak. To jest relaksujący jakiś robot, który zafarbował. To jest relaksującego robota, od razu to powiem, tak, jest w kolorze naszej czapki. No. O, to też jest w kolorze naszej czapki. Tu jest, bo ja tu podkładam takie inne, co pozamawiałam. Tu jest święty Mikołaj, ale chciałam tą wielką o, kulę. O, świętego, nie, świętego Mikołaja nie. Nie, świętego może Mikołaja nie, teraz tego nie powyjmuję, patrz. Bo tam się w ogóle coś rozpędza. Teraz ci wszystkie wpadną. Coś będzie musiał się tydzień kąpać. Nie wiem, co to jest. To, bo to jakoś się brzydko je zrobiło. I patrz, to się popluło tam do środka. Aha. To może wrzućmy to, co się popluło. To ja wrzucę to, patrz, to jest święty Mikołaj, tylko taki. Dobra. Czyli nie robota. Pożygał się zielonym. I może to. Nie jedno tylko. Dwa. Jedno starczy. Tak? Tak. A to jest mydełko jeszcze. Może nie, wiesz co, ja to wyjmę, bo tu patrz. Coś tu się złego dzieje w tym misiu. To i to. Bo to jest jakaś... A tu wymyję to, bo zobaczcie, o. Dobra, to musimy wymyć i wysuszyć. Dobra. Coś dziwnego Mikołaj zrobił, zobacz. Grinch! Zdeterminowany. No dobra, słuchajcie, to na tym kończymy dzisiejszego vloga i widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło.